Z nami Mateusz Grabka, zawodnik Klub Podróżnika i Karierzewo po wygranym spotkaniu z drużyną TB Projekt 15-2. No, myślę, że dosyć łatwe spotkanie, dosyć wysokie i przekonywujące zwycięstwo. W waszych szeregach Łukasz Szmelter no, dzisiaj błysnął instynktem strzeleckim, 8 bramek, do tego dołożył 2 asysty. Także no, na pewno dobre zawody w jego wykonaniu i jak i całego zespołu. Tak, cieszymy się bardzo właśnie, że Łukasz Szmelter dzisiaj był na meczu. Wczoraj nam go bardzo brakowało, jest w świetnej dyspozycji obecnie strzeleckiej. No i wczoraj nam brakowało takiego typowego killera. Dzisiejszy mecz nie był na najtrudniejszy, dlatego cieszymy się, że właśnie był taki rywal po wczorajszym meczu, gdzie było nas bardzo mało. Nogi dzisiaj na początku troszkę bolały i ciężko było w ten mecz wejść. Jednak jak już później padły te 2-3 pierwsze bramki, rozluźniliśmy się, zaczęliśmy grać swoje, klepaliśmy piłkę i dlatego taki ładny wynik. Gracie już u nas kilka ładnych lat. Jakie cele sobie stawiacie na ten sezon? Szczerze mówiąc, na ten sezon nie stawiamy sobie jak na razie jeszcze żadnych konkretnych założeń. Chcielibyśmy po prostu jak najwięcej meczów wygrać w tej pierwszej fazie. Zobaczymy, prawdopodobnie będziemy walczyć o drugą ligę, a tam zobaczymy, co grają inni, bo jeszcze naprawdę wszystkich zespołów w akcji nie widzieliśmy. Czy jeszcze w waszym zespole zobaczymy jakieś nowe twarze, czy to już jest całkowicie zamknięty skład? Nie, no z tego powodu, że mam obecnie braki kadrowe, chłopacy, no niektórzy się obrazili, niektórzy nie chcą z nami grać. Będziemy musieli kogoś na pewno dopisać, tutaj już się zastanawiamy kogo. Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia w kolejnych spotkaniach. Dziękuję bardzo.